Właśnie tutaj tak nawiążę do tego, co napisałaś ostatnio na Instagramie. Nie tłumacz się z marzeń i pragnień. Kiedy to zrozumiałaś? Że nie musisz nikomu nic udowadniać, tłumaczyć się z tego. Tak naprawdę niedawno, wiesz? Myślę, że to takie... Jak zachorowałam na COVID, jak schudłam nagle 11 kilo i już praktycznie anielski orszak po mnie jechał. I później uświadomiłam sobie, że wyzdrowiałam, ale tak naprawdę wyglądam zupełnie inaczej, bo wyglądałam strasznie. I zachorowałam na serce, a potem zachorowałam na ataki paniki. Pracując, prowadząc programy na żywo, padłam. Wtedy był ten czas COVID-u, więc zawieziono mnie do Węgrowa, do szpitala kardiologicznego, bo tutaj nie było miejsca. I okazało się, że mam uszkodzone serce przez COVID, co powoduje wzmożenie pulsu, a co powoduje ataki paniki. Przez półtora roku, wiesz, bardzo ciężko jest na afiszu przeżywać jakieś rzeczy. Więc ukrywałam to przed światem, bo uważałam, że Boże, no nie mogę powiedzieć, że mam ataki paniki, pomyślą, że jestem nienormalna, prawda? I przez półtora roku walczyłam, żeby wyjść do sklepu, walczyłam, żeby pojechać samochodem. Wylewałam na siebie wodę nawet podczas jazdy samochodem. Ja nie byłam sama w stanie funkcjonować i jakby starałam się. I to właśnie siła moja walki uświadomiła mi to, że nikt nie płaci moich rachunków. I jak odważyłam się powiedzieć o tych atakach paniki, dostałam ogrom wsparcia i dziewcząt, które też z tym walczą. To nie było już nic nienormalnego, to było coś, czym mierzymy się wszyscy teraz w XXI wieku, przynajmniej większość. I że to nie jest powód do wstydu. I to sobie uświadomiłam, że jeszcze jaki jeden skrzacik zjawi się w moim życiu, co mi powie, jak mam żyć, co mam robić, albo jak mam stawać, albo co mam mówić, albo jak wyglądać, albo czy zrobić sobie piersi, czy sobie ich nie zrobić, czy kupić sobie taki samochód czy inny, to niech spada. Bo nikt w moim życiu nie szedł w moich butach i to potrzeba tego przełamania. Nie był ze mną wtedy, kiedy do szpitala mój partner woził mnie na wózku, a ja mówiłam, że ja umieram, bo atak paniki powoduje, że myślisz, że umierasz, tak? Że cię dusi i trzeba o tym mówić. Celebryci tak mało o tym mówią, o tym, że też mamy problemy. Dlatego ja jestem takim przełamaniem tych ludzi znanych w Polsce, bo ja mówię o wszystkich rzeczach, mówię o tym, boli mnie, nie wiem, jest źle. Miałam ataki paniki, to jest odwaga, bo łączy się to z tym, że może ktoś o tym napisać, upokorzyć cię i w ogóle. Mamy nadal hejterów, ale oni na mnie już nie wpływają. Dzisiaj mogą pisać tak, jak piszą czasami, że byłam w Dubaju, pomimo, że byłam tam z byłym mężem i jeździłam z końmi. Mogą powiedzieć coś tam, mogą powiedzieć coś, mam to w nosie. Nikt nie płaci moich rachunków. Nie będę tłumaczyć się z pragnień i marzeń, nie będę się tłumaczyła z tego, co robię w swoim życiu, bo mam jedno życie. I tak mniej więcej to wygląda.